Przede wszystkim zdrowego 2021, czegoż można sobie i wszystkim nam wokoło życzyć. Zdrowia, zdrowia przede wszystkim, zwłaszcza teraz. Takie moje życzenia od Ciebie na 2021, ale odpowiadając na wiele mailowych pytań, co też w tych oplotkach będzie się działo w najnowszym roku, odpowiadam tym wideo. Mam nadzieję, że przyjmiesz te życzenia, ale również powitasz z ciepłym uczuciem te nasze plany w tym szalonym czasie, kiedy właściwie niczego nie da się porządnie zaplanować, bo sytuacja zmienia się dynamicznie z dnia na dzień. Przygotowałam sobie nawet notatkę, żeby o niczym nie zapomnieć. W tym roku planowanie będzie wyglądało u nas inaczej. Co roku planowałam bardzo, bardzo e, szczegółowo cały nadchodzący rok. Często biczowałam się, jeżeli czegoś nie mogłam po prostu dowieść. 2020 pokazał, że planowanie kolejnego, całego roku chyba nie ma sensu, bo wszyscy przyznamy, że ten rok rozłożył nas na łopatki i kazał nam weryfikować wszystkie plany ponownie i ponownie. Nauczona tym doświadczeniem: planuję już ostrożniej, ale planuję, co będzie się działo w najbliższym kwartale i tym chcę się z Tobą podzielić. W tym roku będzie trochę inaczej. Będzie spokojniej, wolniej. Mam nadzieję, że przy większym wsparciu naszego zespołu. Oplotki urosły. Jesteśmy już siedmiosobowym zespołem. I mam wrażenie, że ciągle będziemy rosnąć, bo zadań wcale nie ubywa. Jestem z tego ogromnie dumna. Kiedy zaczynałam kilka lat temu, byłam tylko ja. I długie, długie noce klikania przed komputerem. Natomiast teraz coraz więcej i więcej frajdy czerpię z tego biznesu. Sama biorę udział w warsztatach rękodzieła, które wspólnie organizujemy, bo coraz częściej odciążają mnie koleżanki i ja mogę brać w nich udział dokładnie tak jak ty, jako uczestnik. Ale jednocześnie mam coraz więcej przestrzeni na wspieranie innych twórców rękodzieła, dzieląc się po prostu tym kawałem drogi, który przeszłam. Wiele bolesnych doświadczeń, wiele cennych lekcji, bo tak nazywam te rzeczy, które najczęściej traktowałam jako porażki. Wiele doświadczeń, które nauczyło mnie, że trzeba mieć twarde dubsko w tym biznesie, jeżeli ma się zbyt miękkie serce. Ale to cenne lekcje, bo wierzę, że po drugiej stronie jesteś ty, jako twórca rękodzieła, i może te lekcje i doświadczenia, które wzięłam ja sobie do serca, mogą przydać się również tobie. Więc w przyszłym roku, tym 2021, skupię się na tych narzędziach, w jaki sposób, w jeszcze bardziej sprawny sposób, dzielić się z Tobą swoimi doświadczeniami, przejściami, no i tymi wszystkimi lekcjami. Dlatego przede wszystkim zapraszam Cię na kolejną edycję Akademii Rękodzielnika. Kiedy to oglądasz, jesteśmy już praktycznie w końcowej fazie kolejnej rekrutacji na 2021 rok. Podejrzewam, że mogą być jeszcze jakieś miejsca dostępne, więc kontaktuj się ze mną bezpośrednio na agnieszkamaupaoplotki.pl. Oczywiście tutaj znajdziesz link do listy dla zainteresowanych. Jeżeli nie teraz, to może w przyszłości, ale jedna lekcja, którą odebrałam, i to nie tylko w zeszłym roku, to nie odkładaj swoich marzeń na potem, bo potem może nigdy nie nadejść. Dlatego zapraszam Cię już teraz, jeżeli czujesz, że chcesz wystartować ze swoim przedsięwzięciem w oparciu o rękodzieło, niezależnie czy to warsztaty, sprzedaż Twoich produktów, rzeczy, które tworzysz na razie do szuflady, czy może po prostu zwiększenie promocji, bo coś nie wychodzi, to nie omieszkaj napisać. Umówimy się wtedy na 15-minutową rozmowę, może na wideo, może przez telefon i porozmawiamy o tym, czy jestem w stanie Ci pomóc, czy w ogóle Akademia Rękodzielnika. To dobry sposób na to, żeby wspomóc Cię w tej drodze. Co jeszcze będzie działo się w obrotach? Oprócz startu Akademii startuję też z Mastermindem. Po raz pierwszy, chociaż i 2020, i poprzednie lata pokazały, że format mastermindu, czyli takiego spotykania się z osobami, z którymi możemy otwarcie porozmawiać o swoim biznesie, głównie o wyzwaniach, trudnych decyzjach, rzeczach, rzeczach o których ciężko jest nam mówić nawet z naszym zespołem, z osobami z naszej branży, bo potrzebujemy spojrzenia z zewnątrz. Okazało się, że format Mastermindu był czymś, co w kluczowy sposób wpłynęło na wszelkie powodzenia o Oczywiście, dziewczyny od środka, nasz zespół, bez tego nie byłoby tych wszystkich sukcesów, ale jednak grupy Mastermind bardzo często pomagały mi podejmować strategiczne decyzje. Dlatego w tym roku, pomimo że już od dwóch lat o tym poważnie myślę, startuję z własną grupą Mastermind. Tym razem nie tylko taką, która będzie wspomagała twórców rękodzieła, jak to tradycyjnie bywa dla absolwentów Akademii. Może nie widać tego za bardzo na zewnątrz, bo nie promuję tego programu, ale to taki format, który wspomaga nasze absolwentki po zakończeniu Akademii Rękodzielnika. Wiem, że wtedy są samodzielnymi przedsiębiorczyniami i format mastermindu jest już dla nich jak najbardziej odpowiedni. Ale wiem też, że naszej branży rękodzieła przygląda się wiele innych branż. Osobiście znam wiele przedsiębiorczyń, z którymi przepiękne współprace pokazały, że handmade to już dojrzała profesjonalna branża. To już nie dłubanie po godzinach lub przesiadywanie na macierzyńskim. To bardzo często biznesy, które budują przepiękne społeczności. I jest w tym gigantyczny potencjał dla innych przedsiębiorców. Dlatego w tym roku startuję ze swoją własną grupą mastermind, grupą pod moją opieką. Tak chyba byłoby lepiej, bo przecież Mastermind to spotkania dojrzałych przedsiębiorców, których nie trzeba popychać ani trzymać za rączkę. Zakładam tą grupę bardzo interesownie. Szukam kolejnych partnerów i partnerek, z którymi pod rękę będziemy tworzyć jeszcze bardziej szalone pomysły, szalone projekty. Tak jak ten, który stworzyłam z Iloną. Legalne rękodzieło, legalny biznes. Da się w branży Handmade sprzedawać legalnie, nie tylko przez wiadomości na brief, ale w legalnych sklepach z legalnymi regulaminami sprzedaży. Dzięki tej współpracy z radczynią prawną, zdecydowałam, że warto współpracować. Na styku naszych ekspertyz powstają produkty dedykowane twórcom rękodzieła, dedykowane fanom rękodzieła i wspomagające ten rozwój naszej branży Handmade. Do takiego mastermindu Cię zapraszam. Zapraszam Cię też, jeżeli korzystasz z wiedzy anglojęzycznej i troszeczkę nie masz z kim przegadać tego, co dzieje się na polskim rynku Handmade. Wtedy takie miejsce jest dla Ciebie. Nie będę tu opowiadać zbyt dużo, oczywiście, zostawię link, jeżeli to coś dla Ciebie. Klikaj, doczytuj i zapraszam. Ale co jeszcze? Jako, że nie chcę planować zbyt daleko, opowiem Ci tylko o projekcie, który wystartuje już teraz, w styczniu 2021. Coś, co chodziło mi po głowie od dobrych dwóch lat, ale pandemia skutecznie, skutecznie sprawiła, że projekt trzeba było odłożyć na nie wiadomo kiedy potem. To potem nadeszło, a właściwie zadecydowałam, że nie chcę, żeby było o kolejny rok później. Handmade from Poland. Projekt, który ma wspomagać twórców rękodzieła i promować ich poza granicami Polski. A właściwie Poza polskojęzycznym światem czy polskojęzycznymi rękami. Projekt prowadzony w języku angielskim. Projekt, który przedstawi moją osobistą dumę z tego, że polscy twórcy mają niesamowite rzeczy do zaoferowania światu, ale bardzo często po prostu w siebie nie wierzą. Moja osobista misja to trochę popychać, brać za rękę i udostępniać te wspaniałe dzieła tych wspaniałych twórców dalej na zewnątrz. Projekt ma też w sobie taką małą misję, zdefiniować, co to znaczy handmade from Poland. Przez cały rok będę publikowała odcinki podcastu i filmy na YouTubie, które próbują to hasło zdefiniować. Nie tylko moimi ustami, ale ustami wspaniałych gości, które będę zapraszać do tej dyskusji. Będą osoby od środka, czyli twórcy, ale będą też osoby od zewnątrz. Przedsiębiorcy z najróżniejszych branż, bardzo często onlineowych, internetowych, no bo takie mamy czasy. Ale myśl będzie jedna: próba zdefiniowania tego hasła przez pryzmat doświadczeń od środka i z zewnątrz. Zapraszam Cię. Dla mnie samej to bardzo ekscytujący projekt i wierzę, że pomoże w promocji polskich twórców, ale też pomoże w zdefiniowaniu, jak to nasze handmade wygląda tu i teraz, w 2021 roku. W związku z tym będzie się działo na YouTubie. To też taki projekt wiecznie odkładany, na który ciągle nie było czasu i pomysłu. Teraz jest. Genialny pomysł. No i mam nadzieję, starczy sił i mocy przerobowych, żeby zrealizować go w pełnej krasie. W każdym razie zapraszam Cię na YouTube, na kanał Oplotki i już niedługo też kanał Handmade from Poland, bo tam dosyć dużo treści, które będą łatwe w konsumpcji. Wystarczy odpalić, włączyć na słuchawki, na wideo. Sama dostrzegam, że ta forma konsumowania treści jest coraz bardziej przydatna w dobie homeschoolingu, dzieci w domu, zamknięcia w domu, kiedy dostajemy fioła. Sama po prostu dziergam i słucham sobie w tym czasie. No właśnie, słucham. Format wideo celowo, bo mówicie, że bardzo często. Ciężko wyobrazić sobie gości podcastu czy dzieła, które tworzą. Jednak format wideo po pozwala je pokazać. Ale dla mnie cały czas najcenniejszym formatem jest format audio. Ten, który można puścić na słuchawkach, podczas kiedy po prostu <grywam> dziergam sobie coś, szydełkuję, tworzę, ostatnio nawet maluję. W każdym razie format audio też będzie dla Ciebie. Ruszamy z podcastem Handmade from Poland. Oczywiście podcast o plotki zostaje. Ale zdecydowałam, że rozdzielimy te dwa języki. Przez kilka miesięcy, jak pamiętasz, próbowałam zmieścić angielski i polski podcast w jednym formacie opłotki. To chyba jednak nie do końca zadziałało. Dzięki Twoim mailom, mailom naszej społeczności, zrozumiałam, że warto pójść krok dalej i rozdzielić te dwa formaty. Więc od 2021 opłotki dalej kontynuujemy po polsku, jak zawsze, co poniedziałek. Natomiast piątki zostawiamy na drugi podcast, podcast po angielsku, czyli Handmade from Poland. Zapraszam Cię do odpalania i słuchania podczas dziergania, podczas pracy twórczej, pracy rękami. Co jeszcze? Przestałam chować się, wychodzę z ukrycia. Tak, zdaje się, jestem na LinkedInie. Tak, odświeżam w końcu swój profil. Więc teraz już oficjalnie zapraszam Cię, jeżeli Ty też na tej platformie spędzasz dosyć dużo czasu. To wskakuj, zapraszam cię do wskakiwania do sieci moich kontaktów, do odzywania się. Koniecznie daj znać, że jesteś fanem albo twórcą rękodzieła, bo mam wrażenie, że teraz tylko takie osoby przyjmuję do swojej sieci. Przeprosiłam się ze starymi platformami i czuję, że LinkedIn to znowu takie miejsce, w którym coraz częściej przebywam. Więc jeżeli chcesz wpadać, zapraszam cię bardzo serdecznie. No i co dalej? Oczywiście kontynuujemy to, co działa. Cała masa wsparcia dla twórców rękodzieła. Programy płatne dostępne w sklepie Oplotki na naszej stronie oplotki.pl. Bardzo dużo kursów, które już teraz są kursami automatycznymi, czyli kupujesz dostęp i możesz się uczyć w każdej dowolnej chwili. To takie wstępniaki przed Akademią Rękodzielnika, która skonstruowana jest w formacie osobistych spotkań i mojego osobistego wsparcia. Tam zapraszamy już osoby nieco bardziej zaawansowane, najczęściej takie, które przeszły już jakieś nasze kursy, podstawy mają, ale ciągle coś nie działa, ciągle są gdzieś jakieś zgrzyty, albo po prostu macie ochotę zmienić swoją strategię i potrzebujecie wsparcia tu i teraz kreatywnej burzy mózgu lub kogoś, kto po prostu złapie za rękę. Także pamiętaj, że cały czas to wsparcie pozostaje. Programów stamtąd nie zabieram, ciągle możesz je kupować. Znajdziesz tam pakiety legalnego biznesu rękodzielniczego przygotowane przez Ilonę, znajdziesz tam pomoc w tym, jak wyceniać rękodzieło, żeby nie zaniżać cen, ale też, żeby nie, nie robić dla siebie pułapki z biznesu albo tak zwanego kosztownego hobby zamiast biznesu. Znajdziesz tam też program, który pomoże Ci zdecydować, czy handmade to tak naprawdę dla Ciebie hobby, czy może potencjał na biznes. Bez zmiłowania, bez litości pokazuję Ci, jak to sprawdzić przy użyciu starego, dobrego Excela, jak przekalkulować, czy Twoje zamierzenia, plany biznesowe w oparciu o handmade mają w ogóle sens. Lepiej wiedzieć to na początku, niż przekonać się na własnej skórze, jak było w moim przypadku, zanim porządnie przysiadłam do Excela i skonstruowałam porządny biznes plan. Nie popełniaj tego błędu, bo jest bardzo kosztowny. Możesz sobie oszczędzić tą drogę. No i oczywiście no teser coś co działa od dawna i myślę że długo jeszcze będzie działać bezpłatna grupa wsparcia dla twórców rękodzieła. Zapraszam Cię do niej niezmiennie, Oplotki Friends, jak zarabiać na rękodziele. Grupa, w której dzielę się bardzo dużą porcją bezpłatnej wiedzy. Co środę o 19.30 zapraszam Cię na taki bezpłatny live, gdzie aktualizuję to, co akurat dzieje się na Oplotki i to, w jaki sposób bezpłatnie można skorzystać z różnych materiałów na naszych platformach, stronach. Opowiadam o różnych inspirujących wywiadach, szkoleniach, z których sama skorzystałam. Zapraszam gości, tak jak ostatnio Hania, która napisała książkę typowo dla twórców rękodzieła, jak pora uszyć lalkę, czyli książkę, która wbrew pozorom nie jest poradnikiem jak uszyć lalkę, ale taką opowieścią z serca rękodzielnika do głowy drugiego rękodzielnika. Tego typu spotkań możesz się spodziewać na tych cośrodowych spotkaniach. Oczywiście nagrania zawsze pozostają w grupie. Sama jestem zwolenniczką tego, żeby nie więzić się w social mediach, więc zapraszam Cię do oglądania również nagrań. Zawsze o środę o 19.30 na żywo, ale później tradycyjnie nagranie pozostaje w grupie do odsłuchania, zobaczenia. Tam zawsze znajdziesz przecieki i aktualizacje tego, co będzie się działo w przyszłości w Oplotki. To chyba tyle. Myślę, że z takiego wielkiego planowania na 2021. Będzie jeszcze trochę szalonych projektów. Dziewczyny z zespołu wiedzą, że ja inaczej nie potrafię. Mój galupowy wizjoner uaktywnia się praktycznie każdego dnia. Parkujemy najfajniejsze pomysły. Te, które zostają z nami dłużej niż miesiąc czy dwa, realizujemy. Dzięki temu, że mam wsparcie niesamowitego zespołu, nie jestem już sama. Jest nas więcej. Więc pamiętaj, że czasem, kiedy odpowiada Ania, Marta, Karolina, Gina albo druga Aga. Może czasem ktoś na stronie, kto akurat pomaga nam łatać dziury, bo coś się wysypało, coś nie przychodzi, jakieś automatyczne maile kursowe nie działają. To już nie tylko ja, to cały zespół, więcej osób w zespole od plotki, które dbają o to, żeby nasza obsługa, nasza pomoc, nasze wsparcie było jeszcze bardziej wydajne, jeszcze szybsze, żeby odbywało się jeszcze sprawniej ale niezmiennie. Jestem tutaj i może jeżeli jestem czasem mniej widoczna, to i tak w tle ciężko ciężko pracuję. Wierzę, że przed nami kolejny duży skok. Pewno kolejne zaproszenie kolejnych osób do współpracy. Pewno kolejne osoby, które nie chcę użyć tego słowa, ale będziemy rekrutować do zespołu Oplotki. Bo ambitnych planów coraz więcej, a mocy przerobowych niestety coraz mniej, zwłaszcza teraz z dziećmi na pokładzie. Ale jednak możesz spodziewać się niezmiennie. Jesteśmy tutaj, bo kręci nas rękodzieło. Tak jak ja jako architekt z słabością do rękodzieła i rękodzieła we wnętrzach, tak jak wszyscy twórcy, których skupiamy w naszej społeczności, jesteśmy dzikimi fanami tego, że rękodzieło może łagodzić obyczaje. Obecnie okazało się, że jesteś świetnym narzędziem, żeby po prostu spotkać się z drugim człowiekiem. Nasze warsztaty rękodzieła online niezmiennie budują świetne relacje, fajną społeczność i pozwalają nam po prostu wyjść z domu bez wychodzenia z kapci. Zapraszam Cię na nasze warsztaty online. W tym formacie prawdopodobnie będziemy działać jeszcze dosyć długo, przynajmniej dopóki nas nie rozmrożą. Na razie warsztaty stacjonarne zamrażamy na dobre. Nauczona doświadczeniem. Bardzo małych warsztatów, dwóch, trzech osób w maseczkach, w wielkich odstępach i wielkiej sali. Stwierdziłam, że to nie ma sensu. Nie ma to nic z ciepła, tworzenia intymnej atmosfery spotkania, kameralnych warsztatów online. Nie jesteśmy w stanie nawet wspólnie wypić kawy i zjeść ciastka, no bo przecież boimy się ściągać maseczki. Stwierdziłam, że nie ma to sensu. Dlatego do odwołania warsztaty stacjonarne w oplotki zamrożone. Ale, ale, nie ma tego złego. Skoro mamy więcej przestrzeni, bo nie musimy wychodzić, organizować, zapisywać, ewentualnie przemeblowywać, bo ktoś chce przenieść udział na następny warsztat, nie mógł dopisać na ten właśnie, tworzy się dużo przestrzeni na organizowanie warsztatów online. Przyznam szczerze, że jestem totalnie zafascynowana możliwościami, które daje nam zwykły zoom, ten, którego już się trochę tak bardzo nie boimy. Teraz już wiemy, jak włączyć kamerę czy dźwięk, bo przecież nasze dzieciaki uczą się tak w UEF-u. Jak najbardziej was zapraszam. Technologia nie jest straszna i ciągle może być dla nas narzędziem tego, żeby po prostu być razem. A jeżeli tak jak my, lubisz być razem, bo lubisz rękodzieło, bo tworzysz w zaciszu, bo traktujesz je jako ucieczkę od codzienności, chwilę wytchnienia, chwilę relaksu, albo budujesz na tej podstawie biznes w oparciu o rękodzieło, to jesteś wy właśnie we właśnie w miejscu. Proszę cię, podziel się tą informacją. Jeżeli czujesz, że w tym przekazie jest coś dla Twojej koleżanki, mamy, siostry, no bo nie czarujmy się, większość z nas tutaj są panie, ale też dla brata, kumpla, odważnego śmiałka, który po prostu chciałby czegoś spróbować, to jak najbardziej podziel się tą informacją. Myślę, że nasza społeczność nie bez powodu rośnie od kilku lat i rośnie, 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 chociaż potencjalnie wszyscy uciekamy z tego Facebooka, Instagrama. YouTube'a, mam już trochę dosyć tych online'ów. Ja wierzę, że to tylko narzędzia, takie, które pozwolą nam dotrzeć do techniki rękodzielniczej albo dotrzeć do takich ludzi, z którymi niekoniecznie w online, ale może bliżej, bardziej i już offline, będziemy kontynuować tą fajną przygodę. Wierzę, że jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu się poznać. A co będzie dalej? Zależy już tylko od ciebie. Do zobaczenia i dziękuję ci, że wysiedziałaś, czy wytrzymałaś tak długo i słuchasz mnie aż do końca. Wierzę, że znajdziesz tutaj wszystkie potrzebne linki, żeby zajrzeć w te miejsca, o których opowiadałam, ale jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało do mnie pisz. Agnieszka małpa.opłotki.pl. Ja ciągle jeszcze czytam takie maile osobiście, czasem po nocach, bo nie nadążam, ale nie mogę sobie oszczędzić tej przyjemności bezpośredniego kontaktu z naszą społecznością. Do zobaczenia w 2021. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie też szalony, też przedziwny, no bo pewno inaczej nie będzie, ale będzie dobry, będzie blisko serca i może będzie czas na najważniejsze dla Ciebie rzeczy. Do zobaczenia.